Witam serdecznie, dzisiaj słuchajcie bardzo ciekawy film, ponieważ będę miał 5 minut na wydanie wszystkiego. Generalnie z tego budżetu, który tutaj widzicie, będę musiał zrobić jak najwięcej przez 5 minut, więc rozsiądź się wygodnie, zobaczymy co z tego będzie. A na start ja oczywiście przypomnę, jeśli jesteś pełnoletni, też chciałbyś się pobawić, może nie wpłacać od razu 1000 zł, ale na przykład symboliczny 5 dyszek czy stówkę, to z kodem Mateo dostaniesz zawsze 10% więcej do tego, co sam wpłacisz. Dobra, bez przedłużania, uwaga, czas start. No i słuchajcie, no to do początku zobaczmy, co my tutaj mamy. Ja w ogóle nie mam tutaj żadnego pewniaczka. Gigabuła case. Od tego sobie zaczniemy. Dwie skrzyneczki na start. Wydaje mi się, że ogólnie bitwy na początku tego tutaj to nie jest dobry pomysł, bo bitwy zazwyczaj, wiecie, trochę trwają, a tutaj mamy lekki minusik z tego, co widzę. A w ogóle tu jest... okej, okay, tu mamy... Ouu, czekajcie, co my tutaj mamy? Mamy chyba jakiś zwiększony boost. To czemu ja się o tym dowiaduję dopiero teraz, jak mi czas leci? No i dobra, no to co, może... Ale to nie, przetestujemy to, ale nie z tą skrzynką. Przetestujemy to może z tym. Czyli generalnie tak, mamy boost i skrzynka kosztuje trochę więcej, ale mamy też jakiś turbo boost. I tutaj nagle na to, wiecie, są super procenty podobno. Dobra. No i nagle z 8 zł robi nam się 287. Na mnie te boosty generalnie nie działają i myślę, że każda osoba, która wie i ogląda te filmy, także to zauważyła. No ale dobrze, jeszcze kilka skrzyneczek wydaje mi się. Na przykład taki Luxurious może by poleciał. Ciekawe, ile z tym kosztuje, łopanie. I będziemy szli właśnie na jakieś bitwy. Dzisiaj bardziej będę celował, kurde, w bitewki Underdog, no bo jak widzicie, dzisiaj za bardzo mi nie oddaje, póki co, ale oczywiście szczęście się może odwrócić. No i dobra, i mamy rękawiczki w końcu. Dobra, cofam to wszystko, co powiedziałem. 1000 zł, słuchajcie, czyli tak naprawdę już chyba jesteśmy na zero, tak mi się wydaje. Dobra, no to teraz wydaje mi się, że zostało nam 3 minuty 29. Pójdźmy tak, jak mówiłem, chociaż nie, wiecie co? Ja coś tak przeczuwam, że akurat Underdog mi nie odda, więc trzeba będzie tutaj zwykłą puścić bitwę. Więc może zróbmy coś takiego. Można w ogóle na tym buście dodawać skrzynki, to jest spoko. No to dodajmy te na buście w takim razie. G2A to nie, pewnie no tak się średnio mi się to podoba. I jeszcze na przykład dajmy jakąś tańszą skrzynkę na tym dużym buście. Dobra, jednak Underdog. Jednak coś wyczuwam, że tutaj Underdog odda. No i tutaj słuchajcie, robimy bez cięć, więc normalnie bym tutaj pewnie zrobił cięcie. A tak tutaj na waszych oczach dodaję boty. Nie wiem, co ja mam z tym Isamu. Lubię go, ale zazwyczaj jak jest Isamu w bitwie, to ja ją przegrywam. Ale no nic, słuchajcie, i w ogóle zostało 2,5 minuty. A wy w tym momencie, jak się kręcą skrzyneczki, możecie napisać, jak oceniacie swój pierwszy tydzień w szkole, który no kończy się. Nie jest to taki co prawda też pierwszy pełny tydzień, no bo tam chyba w poniedziałek rozpoczęcie roku, czyli we wtorek TPZO i tak dalej. Ale ogólnie swoje odczucia możesz napisać, no bo ja też swoje wychodziłem, że tak powiem, jeśli chodzi o szkołę. I zobaczmy w ogóle, co tutaj się dzieje. No dzieje się to, że... Kurde, ale to ostatnia skrzynka. Czyli jednak nie za dobrze się dzieje. 1500 zł, to najlepiej. Najlepiej w ogóle, tak, najlepiej. Dobra, mamy jeszcze niecałe 2 minutki. Kurde, widzicie, mogłem zrobić na normalną bitwę. Ale to nic, mamy 3600, to jest w dalszym ciągu dobry budżet. Więc ja teraz zjeżdżam na sam dół. Kurde, co gdyby naprawdę knife case. Jedna skrzyneczka, bo czemu nie? I wydaje mi się, że to nawet może być dobry drop. 672 zł i mamy tutaj 600, no dobra. Dobra, otworzę to jeszcze raz. Ciekawe w ogóle, ile na tym by to kosztowało. Dobra. No nie, jak to będzie kosztowało więcej, nie ma opcji. 460, dobra. Wychodzę w takim razie stąd i ja pamiętam, że jeszcze tutaj były gdzieś na końcu jakieś takie spoko skrzynki. Knife case za 1300, ale to nie, dzisiaj tak nie będziemy ryzykować. Dzisiaj nie, może AWP case. Okej, okay. I otwórzmy sobie 3 takie skrzyneczki, czyli 250 zł. Oczywiście w dalszym ciągu, słuchajcie, czekam na wasze taktyki i myślę, że zrobimy sobie jeden taki porządny odcinek z po prostu waszych taktyk. O! I mamy w ogóle plus. Ja tutaj patrzę 17 groszy, to co to jest? Ale tutaj fajnie oddało. I jak oddało, to oczywiście wychodzimy. I to wam polecam i to wam radzę. Zostało jeszcze 40 sekund, moi drodzy. No to za 40 sekund wszystko albo nic. Budżet jest całkiem spoko, uważam. Lecimy. Lecimy w takim razie ostatnie 30 sekund od teraz. I chyba się opłaci. Nie, kurde, nie opłaci się. Dobra, otwieram jeszcze raz, bo ja coś czuję, że to może mieć potencjał, bo tutaj jest mało tych skinów. Ale Good Knife Rust Coat to jest chyba jedna z tańszych
kos, tak można powiedzieć. Nie wiem, czy, no może nie będę otwierał pierwszy raz. Dobra, mamy 10 sekund, otwieram więc losową skrzynkę. Losową skrzynkę tutaj. I uwaga, 190. I przyspieszyć już nie możemy, bo się kręci. Zostało 5, 4, 3, 2, 1 i mamy... Okej, okay, ojeju, jak ja nie lubię tego dźwięku. No i mamy coś za 67 zł. Więc słuchajcie, no będąc transparentnym, podsumujmy sobie to wszystko, posprzedajmy wszystko. No mieliśmy ponad 4, mamy ponad 2. Więc tak to wygląda, słuchajcie. Taki chciałem po prostu zrobić szybki teścik, ile można tak bez jakiegoś pomyślunku właśnie sobie zyskać. Ale przy okazji pamiętajcie o tym, że są skrzyneczki z eventu, który właśnie, ja w ogóle powinienem może od nich zacząć, no bo jest też event. I przy otwarciu każdej skrzynki z eventu naliczają nam się tutaj takie bananki. I te bananki możemy wymienić też na bonusowe skiny. Ja wam to objaśnię i pokażę, o co tu chodzi. No tutaj niestety minus, natomiast mamy tutaj na przykład ustrzel skina, tak? Koszt 400, jak sobie klikniesz, będziesz miał skina. Ale oczywiście moje ulubione to handlarz bronią, czyli bonusowe punkty, bananki 2, 3, 4, 5 wymieniamy sobie na skinka. Skin za 4 zł. I niech będzie, że ten skin będzie dla was na wygranie. Dla pierwszej osoby, która napisze jakiś komentarz, że chcę skina. O. Dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie proszę o kodzie promocyjnym Mateo, bo to też jest i dla mnie duże wsparcie, nie ukrywam. Widzimy się pewnie już niedługo. Do zobaczenia i na razie.